Włodzimierz Pac. Na cmentarzu pochowani są żołnierze odbywający służbę w Twierdzy Brzeskiej w okresie międzywojennym oraz jej obrońcy w 1939 roku. Pod pomnikiem zebrało się kilkudziesięciu przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi nieuznawanego przez miejscowe władze, Polskiej Macierzy Szkolnej, Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych i innych mniejszych polskich organizacji. Konsul generalny w Brześciu Piotr Kozakiewicz powiedział Polskiemu Radiu, że przypomniał zebranym o przyczynach i napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku. Mówił również o ciosie w plecy zadanym Polsce 17 września przez Związek Radziecki. Te rocznice trzeba czcić. 17 będziemy także na tym cmentarzu, żeby przypomnieć ważne daty, tragiczne daty dla polskiej historii. Konsul dodał, że Polacy mieszkający w Brześciu od lat opiekują się grobami na cmentarzu garnizonowym i innymi ważnymi miejscami dla polskiej historii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W południe w Warszawie rozpocznie się konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości. To zapowiadana już w połowie sierpnia inauguracja kampanii wyborczej PiS. Sztab PiS nie zdradza żadnych szczegółów wydarzenia. Wiadomo tylko, że w konwencji programowej wezmą udział prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Poinformował o tym w Radiowej Trójce szef sztabu Tomasz Poręba. Prezes Jarosław Kaczyński, jak i premier Morawiecki będą mówić o i tej długofalowej strategii Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kolejne czekające nas miesiące i wybory, ale również o konkretnych tych propozycjach, które będą trafiać do samorządu. Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego jest ważne i oczekiwane, mówi poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Bo one pokaże też pole sporu pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Jak powinien funkcjonować i wyglądać samorząd, bo mimo tego, iż udało się dużo zrobić, to też jednak obywatele mają dużo zastrzeżeń do funkcjonowania samorządu terytorialnego w różnych miejscach w Polsce. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, natomiast druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 4 listopada. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Dziś odbędzie się pogrzeb Johna McCaina, amerykańskiego polityka, członka Partii Republikańskiej. Wieloletniego senatora, który przez 35 lat reprezentował Arizonę w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Był weteranem wojny w Wietnamie. Pochówek będzie mieć charakter prywatny. Wczoraj w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie odbyła się ceremonia pożegnania senatora. Poza amerykańskimi politykami w uroczystości wzięły udział delegacje z całego świata. Polskę reprezentowali senator Anna Maria Anders i szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Wspominając zmarłego senatora, minister Szczerski mówił, że był on ważnym sojusznikiem Polski w Stanach Zjednoczonych. Był ważny dla Polski, dla Polaków, dlatego że dobrze rozumiał to, jaka jest polska rola, jakie jest polskie znaczenie dla bezpieczeństwa geopolitycznego, co dzieje się w naszym regionie i jak ważne jest to, żeby ten region był bezpieczny i żeby był wolny. I co mu zagraża tej wolności naszego regionu, właśnie dobrze rozumiał kroki agresywnej polityki rosyjskiej, która burzy wolność i bezpieczeństwo tego regionu. To był jeden z tych sojuszników naszego spojrzenia na potrzeby bezpieczeństwa regionalnego i w tym sensie on był ważnym sojusznikiem polskiego interesu w Waszyngtonie. John McCain zmarł w wyniku choroby w wieku 81 lat. Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu dla województwa opolskiego. Z kolei pierwszego stopnia obowiązuje dla zachodniej części województwa małopolskiego oraz południowo-wschodniej części województwa śląskiego. W niedzielę na południowym zachodzie przelotne opady deszczu, na Dolnym Śląsku i Górnym, a także Opolszczyźnie burze. Temperatura od 20 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie, 25 w centrum, do 27 na południu kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5:06. Powtórka programu. Radia 24. 79 lat temu Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. W magazynie powiemy m.in. o obchodach na Westerplatte. Brunęła na Polskę nawała barbarzyńskich armii niemal ze wszystkich stron. I w Wieluniu, gdzie niemiecka Luftwaffe zrzuciła pierwsze bomby. Przed oczyma stoi te naloty na nasze uśpione miasto.
W Warszawie spotkali się weterani walk o niepodległość Polski i skierowali przesłanie do młodych. Nie zagaście tego ognia! Niech patriotyzm nie stanie się chwilową modą! Od dziś wszystkie najważniejsze wiadomości i wywiady w jednym miejscu, czyli na nowym portalu polskieradio24.pl. Nie tylko ta część newsowa, także fajna część gospodarcza, sportowa. Co jeszcze? O tym w podsumowaniu dnia. Piotr Wąż, zapraszam. Polskie Radio 24. Północ, południe. 79 lat temu hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Pierwsze bomby spadły o świcie 1 września 1939 roku nad Czew i Wieluń, a kilka minut później o 4.45 pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał Westerplatte. To właśnie tam odbyły się centralne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystości przy pomniku obrońców Wybrzeża wziął udział premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie, lokalne władze oraz kombatanci. O 4.45 zabrzmiały tu syreny alarmowe. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że na Westerplatte stosunek sił był jak 1:15. Komunikat o tym, że Westerplatte ciągle się nie poddaje, dodawał sił obrońcom na wszystkich innych odcinkach i polach bitew września 1939. O roli obrony Westerplatte przypominał też metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź. Tu rozpoczęła się II wojna światowa, tu polską żołnierską krwią zapisana została pierwsza karta kolejnego rozdziału zmagań o niepodległą. Podczas uroczystości odmówiono modlitwę międzywyznaniową, odczytano uroczysty apel pamięci, oddano salwę honorową. Delegacje państwowe złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy pomniku obrońców Wybrzeża. Załoga Westerplatte mimo ataków z morza, lądu i powietrza skapitulowała dopiero 7 września. Z Gdańska Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. 1 i 17 września to czarne plamy na mapie roku stulecia odzyskania niepodległości. To data, kiedy Polska znowu została rozdarta na 6 lat pomiędzy dwóch naszych wielkich wrogów. Tak mówił prezydent Andrzej Duda w Tczewie. 1 września Niemcy zaatakowali stanowiska żołnierzy broniących mostów tczewskich. W pierwszych godzinach walk z rąk Niemców zginęli celnicy w Kałdowie, a potem kolejarze z Szymankowa, którzy zablokowali niemiecki pociąg z żołnierzami jadący do Polski. Dźwięk nadlatujących bombowców rozpoczął uroczystości przed mostami w Tczewie. Tczew był pierwszym miejscem zaatakowanym przez hitlerowców, ale prezydent miasta Mirosław Pobłocki odkłada na bok spory historyków. Nieważne, gdzie się zaczęło. Ważne, aby nigdy już się nie powtórzyło. Prezydent Andrzej Duda podkreślił koszmar II wojny światowej i heroizm polskich obrońców, nie tylko żołnierzy, ale też celników i kolejarzy, którzy ostrzegli przed podstępem Niemców, próbujących zdobyć tczewski most. Wspominamy dzisiaj bohaterską postawę polskich kolejarzy i polskich inspektorów celnych, którzy ostrzegli polskich żołnierzy, co kosztowało ich życie. Chylimy głowę przed tamtymi bohaterami tych pierwszych minut II wojny światowej. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. Tczew, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rocznicę wybuchu II wojny światowej uczcili także mieszkańcy Wielunia w województwie łódzkim. Co roku o 4.40 rano przypominają o tym syreny alarmowe. Przed oczyma stoi te naloty na nasze uśpione miasto i te ucieczki tych ludzi. Nie wiedzieli, w którą stronę. Boże, człowiek przeżył i żeśmy później uciekali. I tu, w tym szpitalu, widzę i do dzisiejszego dnia, jak wołają o pomoc niektórzy, co jeszcze przeżyli. Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. W Wieluniu, jak w soczewce, widać całą historię Polski, której okupanci nie złamali ducha wolności i ducha godności. Kolejne pokolenia Polaków czerpią z waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Bombardowanie Wielunia, w którym nie było żadnych celów militarnych, historycy uznali za początek II wojny światowej. Zginęło ponad 1200 mieszkańców, a miasto zostało zniszczone w prawie 80%. Głównym celem Niemców było jak najszybsze opanowanie Warszawy, a mieszkańcy stolicy wspominają dziś, że na początku życie w mieście nie zmieniło się. Jak mówi Eugeniusz Tyrajski, pomimo przygotowań i napiętej sytuacji międzynarodowej, wybuch wojny zaskoczył wielu mieszkańców Warszawy. Najlepszy numer to był, że jakieś samoloty lecą.
coś tego, no to ciągle my myślimy, że to nasze samoloty, a to już niemieckie leciały nad Warszawę. Zbigniew Galperyn wspomina, że przygotowania do wojny zupełnie zmieniły wygląd stolicy. Zaklejone szyby, że jakby wlecą, to żeby nie szkło nie poraniło ludzi. Płoty, to druga sztacheta musiała być, żeby był wgląd. Zbigniew Galperyn dodaje, że ludzie wierzyli w zwycięstwo Polaków. Wszyscy wierzyli w to, że nasze wojsko da radę Niemcom. Nikt nie liczył na klęskę, a już tym bardziej jak przystąpiła Francja i Anglicy. Warszawa po bohaterskiej obronie skapitulowała 28 września 1939 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. W II wojnie światowej uczestniczyło ponad 1 700 000 000 ludzi z 61 państw. Zginęło około 60 milionów osób, w tym 6 milionów obywateli Polski. Prawie 300 polskich kombatantów z 14 krajów i 4 kontynentów świata przyjechało do stolicy, by wziąć udział w światowym zjeździe weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Dwudniowe spotkanie rozpoczęła msza i uroczysty apel pamięci z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, a w rozmowie z nami weterani podkreślali, że spotkanie to ma dla nich ogromne znaczenie. Spotykamy się ze sobą jak rodzina, bo wszystkie serca nasze biją dla Polski. Ona jest dla nas świętością. Myślę, że to coś wspaniałego. Mamy okazję się spotkać w Warszawie. W życiu takie wydarzenia to są niezapomniane i historyczne, powiem szczerze. Co przede wszystkim chciałby pan przekazać młodym ludziom? Miłość do ojczyzny i ofiarność wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Bądźcie ludźmi prawymi, nie traćcie nigdy poczucia humoru. Kierujcie się moralnością i mądrością. Z weteranami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Radzimirska, a kombatanci zwrócili się także do młodych Polaków z przesłaniem. Jego treść wygłosił sędzia Bogusław Niziński. Nie zagaście tego ognia! Niech patriotyzm nie stanie się chwilową modą! Niech będzie naczelną wartością organizującą życie naszego narodu. Wy jesteście przyszłością najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej i wy zadecydujecie, jaką ona będzie. Światowy Zjazd Weteranów w Warszawie zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzisiejsze obchody zakończyły się apelem pamięci i defiladą, a zjazd potrwa do niedzieli. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Premier apeluje, opozycja odpowiada. Przemawiając podczas porannych uroczystości na Westerplatte, Mateusz Morawiecki zaprosił do wspólnych obchodów Święta Niepodległości. Premier powiedział, że 11 listopada to okazja do tego, by być razem i wyraził przekonanie, że zjednoczona Polska byłaby pragnieniem obrońców Westerplatte. W najważniejsze dni powinniśmy być razem, powinniśmy być zjednoczeni. A właśnie takim najważniejszym dniem, takim szczególnym dniem przed nami jest dzień 11 listopada, stulecie odzyskania niepodległości. Dlatego w ten dzień, w ten święty, wielki dzień dla całego narodu polskiego, dla całej Rzeczpospolitej, bądźmy razem, pójdźmy razem w marszu, w jednym marszu niepodległości. Do apelu premiera Mateusza Morawieckiego odniósł się przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jesteśmy tu w Warszawie, nie w Gdańsku, nie na Westerplatte jak zawsze, ale widziałem uroczystości na Westerplatte. Dzisiaj rano widziałem osobne składanie kwiatów i wieńców. Więc jeżeli ktoś osobno składa i odsuwa rząd i władzę rządzącą większość od reszty obywateli, od opozycji, od samorządów, to trudno wierzyć w jego deklarację otwartości, wspólnoty i wspólnego świętowania. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jego partia czeka na decyzje, które nie pozwolą na to, by 11 listopada powtórzyły się, jak to ujął, nacjonalistyczne ekscesy. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy przygotował wystawę, na której pokazał niezrealizowaną obietnicę Platformy Obywatelskiej z poprzedniej kampanii. Wystawa pod hashtagiem Obiecanki Rafała i Hanki w Jaki Kawę poświęcona jest planom dotyczącym rozbudowy metra. Patryk Jaki podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedział, że planuje kolejne wystawy tematyczne, ponieważ chce pokazać, że PO nie dotrzymuje wyborczych obietnic. Dwie kadencje obiecali, że
powstanie 38 nowych stacji metra, czyli do 2014 roku. Minęły 3 kadencje, powstało nie w 38, w 2, tak jak obiecali, ale minęły 3 kadencje, powstało tylko 12 stacji metra. Nowy program kandydata Platformy Obywatelskiej w wielu miejscach bliźniaczo przypomina ten z 2006 roku. Patryk Jaki skomentował także informacje o odejściu z klubu PO trojga stołecznych radnych. Jego zdaniem jest to związane z fatalnie prowadzoną kampanią Rafała Trzaskowskiego. Mamy do czynienia z aferą człowieka ksero. Na początku Rafał Trzaskowski kopiował wszystkie pomysły Hanny Gronkiewicz-Waltz z 2006 roku niezrealizowane. Potem kopiował nasze pomysły, między innymi dotyczące smogu, między innymi dotyczące powstańców warszawskich, Białęki i tak dalej. A wczoraj już przeszedł samego siebie, bo skopiował, splagiatował hasło innego z kandydatów na prezydenta. Przed południem Patryk Jaki złożył kwiaty przed pomnikiem prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Miejsce to odwiedził także kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i mówił, że miasto powinno być europejskie, otwarte i tak zaprojektowane, by służyło wszystkim. Polityk PO podkreślił, że Stefan Starzyński, prezydent Warszawy w latach 1934-39, był wielkim wizjonerem, a jego koncepcje dotyczące rozwoju stolicy są wciąż aktualne. Zaproponował dla Warszawy metro, wymyślił koncepcję zbliżenia się Warszawy do Wisły, bulwary, zaprojektował mnóstwo tras tramwajowych, trasy północ-południe, czy nawet połączenie Śródmieścia, gdzie jesteśmy, z Żoliborzem. I przez te ostatnie lata wizja prezydenta Starzyńskiego była realizowana przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, ale jeszcze jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia, choćby dokończenie zbliżenia miasta do Wisły. Wybory samorządowe będą starciem pomiędzy PiS-em a innymi partiami. Opozycja jednoczy się przeciwko nam, powiedziała w radiowej jedynce Beata Mazurek. Wicemarszałek Sejmu i rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości mówiła między innymi o braku przychylności ze strony niektórych samorządów wobec rządu. Samorządy odnoszą się do nas w ten sposób, to mnie nie dziwi, bo przecież te samorządy to są w większości ludzie związani z dzisiejszą opozycją. Atakują nas w forum parlamentarnym, więc atakują nas i z punktu widzenia samorządowego. Nie do końca i nie wszyscy, na szczęście. Natomiast poczekajmy do tego, co będzie jutro, do tego, jakie będą rozwiązania. Spierajmy się merytorycznie. Beata Mazurek była też pytana o niedzielną konwencję Prawa i Sprawiedliwości, która ma zainaugurować kampanię wyborczą. Będzie przeprowadzona z rozmachem i będzie ważne przemówienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mówiła rzeczniczka PiS. Będzie miał takie strategiczne przemówienie, które będzie nawiązywało, myślę, że do sytuacji, która jest obecnie, do tego, co przed nami, do wyzwań, które przed nami stoją, nie tylko związanymi z oczywiście kampanią samorządową, ale przed nami kolejne kampanie. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie się w niedzielne południe w Warszawie. Tydzień później ma odbyć się konwencja Zjednoczonej Koalicji, a pierwsza tura wyborów samorządowych 21 października. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wzywa do przeciwstawienia się psychozie nienawiści. Arcybiskup Stanisław Gądecki mówił o tym w czasie inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój, które powstało w sanktuarium w Niepokalanowie. Kiedy zaś już wybuchną walki, wrogość będzie tylko nieustannie rosła, ponieważ ona żywi się cierpieniami i okrucieństwem, które gromadzi się po obu stronach walczących. Owocem tego stanu rzeczy jest psychoza nienawiści. Poddanie się tym systemom ideologicznym przez jednostki czy narody staje się jakąś formą zniewolenia, które to zniewolenie odbiera wolność nawet samym rządzącym. Arcybiskup Gądecki podkreślił, że pokój społeczny rodzi się w sercu człowieka. Pragnie nie tylko życia wolnego od wojen i konfliktu, ale życia również pełnego, szczęśliwego i dobrze zrealizowanego. Pragnie możliwości integralnego, osobistego i społecznego rozwoju. Dodajemy, że Światowe Centrum Modlitwy o Pokój to jedyne tego rodzaju miejsce w Polsce i 8 na świecie. W planach jest 12 ośrodków na wszystkich kontynentach tworzących łańcuch modlitwy o pokój. Z okazji inauguracji Centrum w Niepokalanowie zostały odczytane okolicznościowe listy od prezydenta, premiera i prezesa PiS. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prezydencka para zainaugurowała rok szkolny w Gdyni. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda spotkali się z uczniami i nauczycielami 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Marynarki Wojennej. Okazją było też 55-lecie nadania szkole jej imienia oraz 25-lecie matury międzynarodowej w Polsce. Prezydent mówił, że liczy na to, iż jak najwięcej zdolnych młodych Polaków powróci do kraju. Mam nadzieję, że ci, którzy wyjadą i być może potem po uczelni jeszcze zdobędą doświadczenie w wielkich firmach poza granicami Polski,
wrócą do naszego kraju po to, żeby także swoją wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami podzielić się z Polską. Po to, żeby Polskę rozwijać, korzystając także z tych wzorców, które zobaczyli poza granicami. W 1993 roku trzecie ELO w Gdyni jako jedno z dwóch pierwszych w Polsce utworzyło klasę o profilu matury międzynarodowej i o tym mówiła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Ćwierć wieku temu pojawiły się pierwsze licea w Polsce akredytowane do uczestnictwa w programie międzynarodowej matury. Pierwszymi było warszawskie liceum imienia Mikołaja Kopernika oraz gdyńska Trójka. I myślę, że nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że właśnie tutaj w Gdyni, która słynie jako polskie okno na świat, otworzyło się dla licealistów edukacyjne okno na świat. W czasie wystąpienia prezydenckiej pary do sali dobiegały odgłosy protestu środowisk opozycyjnych, w tym dźwięki syren oraz okrzyki, takie jak konstytucja. Nawiązując do trwającej pikiety, Andrzej Duda powiedział w wystąpieniu, że dowodem przestrzegania konstytucji jest wolność zgromadzeń i wyrażania swoich poglądów. Prawie 1000 pierwszoklasistów ze szkół polskich na Litwie otrzymało dziś wyprawki szkolne w ramach akcji PON Pierwszaka. W ceremonii przekazywania wyprawek w Wilnie i Stolecznikach wzięli udział przedstawiciele polskich władz. Minister Anna Zalewska przypomniała, że wsparcie otrzymują nie tylko mali Polacy mieszkający w kraju. Czujemy się w pełni odpowiedzialni za każdego Polaka w każdym zakątku świata i chcemy tak samo wspierać. Andrzej Papierz, wiceminister spraw zagranicznych, nawiązując do wydarzeń sierpniowych z 1980 roku, powiedział, że Polska jest ambitnym i dobrze rozwijającym się krajem dzięki ludziom, którzy przeciwstawili się Związkowi Radzieckiemu. Dzięki profitom wolności, które mamy, dzielimy się również z państwem. W uroczystości wziął też udział szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski. Szkoły polskie działające w litewskim systemie oświaty, szczególnie te z rejonu wileńskiego, świetnie kształcą i to powinien być dla nas powód do dumy. Powiedział Polskiemu Radiu Kowalski. Wyprawki są częścią programu PON Pierwszaka. Oprócz pomocy szkolnych każde dziecko otrzyma stypendium finansowe, a każdej polskiej szkole na Litwie zostanie przekazany pakiet edukacyjny, który ufundowała Fundacja Wolne Dźwięki, partner Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Nowy rok szkolny rozpoczął się także w polskiej szkole w Grodnie na zachodniej Białorusi. Pierwszy dzwonek zabrzmiał dla ponad 500 uczniów, a do pierwszej klasy w tym roku przyjęto wszystkich chętnych, w sumie 87 dzieci. Patronem tej placówki jest Polskie Radio. Dyrektor Danuta Surmacz po apelu szkolnym powiedziała Polskiemu Radiu, że całe grono pedagogiczne w nowy rok szkolny wkracza w dobrym nastroju. Od nas, od nauczycieli, od dyrekcji zależy, jak będą się dzieci czuli w tym roku. Bardzo staramy się, że będzie udany. Większość dzieci, które uczęszczają do szkoły, ma polskie korzenie. Niektórzy już myślą o studiach. Wielu z nich zamierza dostać się na studia w Polsce, tak jak Edyta Saroka z 10 klasy, czyli przedmaturalnej. Chciałabym studiować w Polsce, w Krakowie, na ASP. Lubię rysowanie. No i mam nadzieję, że mi się uda. Urodziłem się w Grodnie, jestem Polką, więc chyba jasne, że pójdę do polskiej szkoły. Swojego syna do pierwszej klasy przyprowadziła Angelika Orechwo, prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze. Bardzo się cieszę, że w tym roku udało się przyjąć wszystkie dzieci do polskiej szkoły w Grodnie. Angelika Orechwo wyraziła jednocześnie ubolewanie, że nie wszystkie chętne dzieci przyjęto do szkoły polskiej w Wałkowysku. Do klasy pierwszej było 31 podań, a przyjęto tylko 18 dzieci. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Grodno. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przywódcy i dyplomaci z całego świata żegnają Johna McCaina. Wysiłki amerykańskiego senatora, który był orędownikiem obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zwiększyły bezpieczeństwo naszego kraju i całego regionu. Tak napisał prezydent Andrzej Duda w liście, które zostanie przekazane rodzinie zmarłego polityka. W Waszyngtonie trwają 5-dniowe uroczystości pożegnalne. Byli prezydenci Stanów Zjednoczonych George W. Bush i Barack Obama zgodnie podkreślali, że senator John McCain był niezwykłą postacią, która wywarła szeroki wpływ. George W. Bush mówił, że John McCain był przede wszystkim człowiekiem z zasadami, które nadawały cel i czyniły silnym jego samego i jego kraj. Podkreślił też odwagę, uczciwość i umiłowanie wolności senatora. Szanował godność każdego człowieka życia, godność, której nie mogło zatrzymać granice, ani której nie mogło wymazać dyktatorzy, ale przede wszystkim nienawidził nadużyć władzy. Były prezydent Barack Obama nazwał Johna McCaina niezwykłym człowiekiem. Oddajemy dziś hołd niezwykłemu człowiekowi, wojownikowi, mężowi stanu i patriocie. John McCain, bohater wojny w Wietnamie, długoletni polityk, zmarł w ubiegłym tygodniu, miał 81 lat. Pogrzeb senatora odbędzie się jutro, a do tego czasu flagi na budynkach rządowych w Waszyngtonie, w tym Kongresie oraz Białym Domu, będą opuszczone do połowy masztów. Polskie Radio 24.
Południe. Separatyści w ukraińskim Donbasie wybrali nowego szefa tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Został nim Dmitrij Trapieznikow. Zastąpił zabitego w zamachu Aleksandra Zacharczenkę. Dmitrij Trapieznikow został wybrany na pełniącego obowiązki w samozwańczej republice przez Radę Ministrów tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Jak zapowiedział, kurs DRL w polityce zewnętrznej pozostaje niezmienny. Jako priorytety Trapieznikow wymienił integrację z Federacją Rosyjską z perspektywą przyłączenia do, jak się wyraził, Wielkiej Rosji. 37-letni Dmitrij Trapieznikow kierował administracją dotychczasowego przywódcy donieckich separatystów Aleksandra Zacharczenki. Sam Zacharczenko zginął wczoraj w zamachu bombowym w centrum Doniecka. Rosjanie i separatyści oskarżają o zabójstwo Kijów, natomiast według ukraińskich władz zamachu mogły dokonać albo rosyjskie służby, albo sami separatyści. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Na ulicach Belgii będzie coraz mniej wojskowych patroli. Od dziś uzbrojonych żołnierzy będzie zastępować federalna policja. Belgijskie władze podjęły taką decyzję po analizie oceny ryzyka, którą przygotowało Centrum Kryzysowe i Wywiad. Patrole wojskowe na ulicach, w pobliżu dworców kolejowych i autobusowych oraz centrów handlowych będą zmniejszane stopniowo we współpracy z policją. Natomiast nadal chronione przez żołnierzy będą budynki rządowe czy ambasady. Pozostaną oni także w pobliżu europejskich instytucji w Brukseli oraz dzielnicy żydowskiej w Antwerpii. Niektórzy argumentują, że wojsko na ulicach wywoływało niepokój, poczucie zagrożenia i sugerowało stan wyjątkowy i że dobrze przygotowani do patroli policjanci pomogą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To było podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia, a od dziś szczegółowe informacje, komentarze naszych gości, a także materiały wideo można znaleźć w jednym miejscu, czyli na nowym portalu informacyjnym Polskiego Radia, polskieradio24.pl. Portal zainaugurował swoją działalność akcją pod hasztagiem 1939 nigdy więcej. Z tej okazji na stronie pojawiły się materiały archiwalne Polskiego Radia. A więc wojna! Ale nie tylko. Wywiady z bardzo ciekawymi osobami, do których na co dzień nie można dotrzeć, bo to na przykład jedyna w Polsce pilotka, śmigłowca, były snajper, a więc wywiady, które pokazują nasz potencjał i możliwości polskiej armii. Dziś mówi szef portalu Piotr Chęciński. Na nowym portalu zostaną zebrane, uporządkowane i przedstawione w spójny sposób wszystkie treści newsowe i najważniejsze audycje publicystyczne Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24, mówi kierownik portalu Artur Jaryczewski. Polskie Radio ma bardzo bogatą tą działkę wiadomościową, którą do tej pory nikt tak naprawdę nie zebrał w jednym miejscu. Kierownictwo portalu stawia na rozwój treści multimedialnych, a w szczególności produkcji wideo i transmisji z najważniejszych wydarzeń w kraju. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Odsyłamy więc na portal polskieradio24.pl i to tyle w części informacyjnej magazynu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Gdańsk, Tczew, Lublin, Wrocław czy Warszawa. W wielu polskich miastach odbyły się dzisiaj obchody 79. już rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rocznicę zaatakowania Polski przez Niemców prezydent Andrzej Duda uczcił w Tczewie. 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowali tam stanowiska żołnierzy broniących bardzo ważnych mostów. W pierwszych godzinach walk z rąk Niemców zginęli celnicy z Wkałdowie, a następnie kolejarze z Szymankowa, którzy zablokowali jadący do Polski niemiecki pociąg z żołnierzami. Prezydent mówił, że wrześniowe daty z 1939 roku przypominają o kolejnym rozdarciu Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Te dwie daty, 1 września i 17 września, to czarne plamy na mapie roku stulecia odzyskania niepodległości, bo to daty, które przypominają nam o dniach, kiedy znowu straciliśmy naszą ojczyznę, kiedy Polska znowu została rozdarta na 6 lat pomiędzy dwóch naszych wielkich wrogów, pomiędzy dwa państwa, w które wtedy były państwami o ustrojach totalitarnych, przez hitlerowskie Niemcy i przez Związek Sowiecki, przez Hitlera i przez Stalina. 6 lat. Od tamtego 1 września 6 lat trwała II wojna światowa na całym świecie i pochłonęła około 60 milionów istnień. Największa hekatomba w dotychczasowych dziejach ludzkości.
10% z tego to byli Polacy, obywatele polscy. Ponieśliśmy w tej wojnie ogromne straty. I to jest niezwykle ważna lekcja historii dla Polski, dla Polaków, ale przede wszystkim historii dla świata, dla Europy. Jak ważna jest jedność, jak ważny jest spokój, jak ważny jest szacunek wzajemny pomiędzy narodami, pomiędzy państwami, jak ważne jest współdziałanie, jak ważne wreszcie jest przede wszystkim przestrzeganie prawa międzynarodowego, które niesie w sobie absolutną gwarancję pokoju. Jeżeli prawo międzynarodowe będzie przestrzegane, oznacza to, że będzie pokój na świecie, bo prawo ma właśnie ten pokój zagwarantować. Patrzymy na tamten czas i patrzymy też na wiele niepokojów, które dzisiaj dzieją się w Europie, nawet stosunkowo blisko naszych granic. Wyciągamy wnioski z tego, co stało się wtedy. Choć trudno powiedzieć, że Polska i Polacy nie byli przygotowani na ewentualną niemiecką inwazję. Trzy miejsca w Polsce tak niezwykle ważne z punktu widzenia tego dnia 1 września. Trzy miejsca niezwykle ważne z punktu widzenia następnych 6 lat, przez które trwała II wojna światowa. Tczew, Strzymankowem, Wieluń, Westerplatte. Nie bez przyczyny wymieniam je w tej właśnie kolejności. Każde w swojej istocie nieco inne, jeśli chodzi o ten straszny początek II wojny światowej. W Wieluniu o 4:40 niemieckie bomby spadły na śpiące miasto. Spadły na zwykłych ludzi. W miejscu, gdzie nie było żadnych wielkich celów strategicznych. W miejscu, które nie miało wielkiego strategicznego znaczenia. Był to zwykły akt terroru, stający się symbolem terroru hitlerowskiego w czasie II wojny światowej. Zabito zwykłych mieszkańców, zwykłych, śpiących obywateli, całkowicie niewinnych. Na Westerplatte zaatakowano polską placówkę wojskową, owszem, mającą znaczenie strategiczne, bo znajdującą się u wejścia do portu w Gdańsku. Ale przede wszystkim chodziło właśnie o atak na polskich żołnierzy. Ale największe z pewnością znaczenie strategiczne miało to, co działo się tutaj, w Tczewie i w Szymankowie. To tutaj Niemcy za wszelką cenę chcieli nie dopuścić do wysadzenia, do zniszczenia przez Polaków mostu, dzięki któremu można byłoby pchnąć niemieckie oddziały do Prus Wschodnich z Rzeszy i od tamtej strony z całą siłą zaatakować Polskę. Polacy przewidywali, że może to nastąpić. Most był zaminowany. Oddziały saperów i żołnierze 2 batalionu strzelców dokonali tego już wcześniej. I niemiecki atak na kolejarzy, a później atak bombowy na przyczółki mostu w Tczewie, na ten zachodni przyczółek, po naszej stronie, bo tu była Polska wtedy, miał właśnie służyć temu, aby nie dopuścić do wysadzenia tego mostu. Wspominamy dzisiaj bohaterską postawę polskich kolejarzy i polskich inspektorów celnych, którzy ostrzegli polskich żołnierzy, co kosztowało ich życie. Chylimy głowę przed tamtymi bohaterami tych pierwszych minut II wojny światowej. Nie wiadomo, gdzie tak naprawdę padły pierwsze strzały. Czy tutaj w Tczewie, czy wcześniej w Szymankowie, czy może jeszcze wcześniej w Kałdowie. Ale pierwsze bomby spadły z całą pewnością tutaj. Tu niemieckie samoloty zbombardowały właśnie przyczółki mostu po to, żeby zniszczyć cały system zaminowania, który miał umożliwić wysadzenie mostu. Po części się to udało. Rzeczywiście przewody zostały uszkodzone. Ale dzięki bohaterskiej postawie właśnie polskich kolejarzy i inspektorów celnych, dzięki zdecydowanemu oporowi polskich żołnierzy, z 2 batalionu strzelców, mostu Niemcom nie udało się opanować. I po naprawieniu przewodów saperzy zdołali most wysadzić po godzinie 6 rano. Cel Polaków został osiągnięty. Niemcy ponieśli pierwszą w tej wojnie porażkę. To dlatego właśnie tak krwawo zemścili się potem na kolejarzach i ich rodzinach w Szymankowie. Szanowni Państwo,
To wielka historia. Dziękuję, że tutaj w Tczewie i w Szymankowie o niej pamiętacie. Dziękuję, że czcicie pamięć tamtych bohaterów. Pochylamy dzisiaj wszyscy przed nimi czoła, mówiąc nigdy więcej wojny. Dziś Polska jest po obydwu stronach tego mostu. Wtedy po drugiej było wolne miasto Gdańsk. Ale nigdy więcej rozdarcia Rzeczypospolitej i zaklinam nas wszystkich, ale przede wszystkim młode pokolenie, by taką politykę prowadzić, by tak prowadzić polskie sprawy i tak nimi zarządzać, aby nigdy więcej zagrożenie nie spłynęło na naszą Rzeczpospolitą, abyśmy odzyskanie niepodległości w 1918 roku mogli co roku przez następne 100 lat, 200 i więcej świętować w naszym kraju. Nasze dzieci, nasze wnuki, nasze prawnuki, kolejne pokolenia Polaków. Prowadźmy taką politykę. Budujmy silne państwo. Budujmy państwo, które nie będzie wewnętrznie skłócone. Budujmy państwo, które wyleczy wszystkie swoje choroby, które wyniosło z czasów zniewolenia. Zwłaszcza tego zniewolenia komunistycznego, które trwało przez tyle dziesięcioleci. Naprawmy to, co zostało zniszczone i zepsute. Budujmy nasz potencjał, budujmy nasze bezpieczeństwo z odpowiedzialnością za sprawy kraju i za sprawy Europy. Europy, która chcemy, żeby była zjednoczona. Europy, która chcemy, żeby była kontynentem, na którym państwa darzą się wzajemnym szacunkiem i czynią wszystko dla zachowania pokoju i budowania jak najlepszych relacji. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć podległym. Niech żyje wolna, niepodległa Polska. Nigdy więcej rozdarcia Rzeczypospolitej, nigdy więcej wojny, apelował prezydent Andrzej Duda w Tczewie. Główne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się jak co roku na Westerplatte. Trudno o bardziej polskie miejsce, mówił tam premier Mateusz Morawiecki. Jakże symboliczny jest ten skrawek Polski. Tworzony, kształtowany przez dziesiątki, przez setki lat z różnych części całej naszej ojczyzny. Drobinki ziemi, które niosła tutaj Wisła i wszystkie rzeki i rzeczki, które do niej dopływały przez wszystkie prastare regiony naszego kraju od beskidzkich źródeł, stworzyły ten półwysep. Trudno o bardziej polski kawałek Polski. I tutaj, na tym skrawku, bronili naszej niepodległości od pierwszych dni II wojny światowej polscy żołnierze. Runęła na Polskę nawała barbarzyńskich armii niemal ze wszystkich stron. Ale w obliczu tej druzgoczącej przewagi polscy żołnierze i polskie społeczeństwo od pierwszych dni zmieniało losy świata, broniło wolnego świata przed wrogami. Przed wrogami wolności, wrogami Polski i wrogami Europy. W pierwszych dniach doszło do zdarzeń w trzech miejscach, które są bardzo symboliczne dla tego, co oznaczała II wojna światowa dla Polski i dla całego świata. Trzy miejsca: Wieluń, gmach Poczty Polskiej w Gdańsku i Westerplatte. W Wieluniu bombowce nurkujące zrzucały bomby na uśpione miasto. Nawet marny pilot, zrzucając bombę na precyzyjnie wybrany cel, na armatę, na czołg, na bunkier, mógł trafić w ten cel. Ale w Wieluniu nie było czołgów, nie było armat, nie było bunkrów. Tam w ogóle nie było wojska. To był barbarzyński atak niemieckiego najeźdźcy na ludność cywilną. Za dotknięciem palca burzone były kościoły, szpitale i domy. Mordowane matki, dzieci, ojcowie. Jak tutaj też niedaleko nad Piaśnicą mordowani byli w pierwszych tygodniach, miesiącach wojny polscy nauczyciele, księża, lekarze, matki, dzieci, starcy, niemowlęta.
wszyscy, którzy wcześniej zostali zresztą wpisani na listy proskrypcyjne, skrzętnie przygotowywane przez niemieckich barbarzyńców. Igmach Poczty Polskiej w Gdańsku, symbol obrony ludności cywilnej, obrony przed atakiem wojsk z użyciem opancerzonych pojazdów, gdzie listonosze ramię w ramię z mieszkańcami tego gmachu bronili się, aż w końcu zostali dosłownie spaleni, oblani benzyną, fosgenem, musieli zakończyć walkę i wszyscy zostali rozstrzelani. I Westerplatte, miejsce, gdzie stosunek sił był 1:15, które symbolizowało nadzieję na obronę terytorium Polski, bo rzeczywiście komunikat o tym, że Westerplatte ciągle się nie poddaje, dodawał sił obrońcom na wszystkich innych odcinkach i polach bitew września 39. I Westerplatte dawało nadzieję wtedy i daje nadzieję dzisiaj, że w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa potrafimy być razem, potrafimy się zjednoczyć. Jan Paweł II tutaj z tego miejsca mówił do młodzieży: każdy ma swoje Westerplatte, każdy ma zadanie do wykonania, każdy ma jakieś wyzwanie, przed którym nie wolno nam zdezerterować. I chociaż dzisiaj szczęśliwie Polska nie musi walczyć z bronią o swoją niepodległość, to przed nami stoi wielkie zadanie. To wielkie zadanie nazywa się Polska. Polska szczęśliwa, zasobna, sprawiedliwa, Polska solidarna i dumna. Polska możliwie zjednoczona. Zjednoczona wokół najwyższych celów, wokół polskiej racji stanu, wokół niepodległości. I dlatego dzisiaj, tutaj, z tego miejsca, przed którym każdy chyli czoło, z tego świętego miejsca, chcę zwrócić się do wszystkich rodaków, do tych, którzy sprzyjają nam, naszemu rządowi i do naszych przeciwników, do naszych oponentów, niezależnie od sympatii, niezależnie od poglądów. Chcę zwrócić się do opozycji, żeby takie miejsca jak to były miejscami zgody. Tak jak w Boże Narodzenie odchodzą w niepamięć wszystkie waśnie w rodzinnych domach, tak samo w najważniejsze dni powinniśmy być razem, powinniśmy być zjednoczeni. A właśnie takim najważniejszym dniem, takim szczególnym dniem przed nami jest dzień 11 listopada, stulecie odzyskania niepodległości. Dlatego w ten dzień, w ten święty, wielki dzień dla całego narodu polskiego, dla całej Rzeczpospolitej, bądźmy razem, pójdźmy razem w marszu, w jednym marszu niepodległości. Jestem pewien, że ci, którzy tutaj na tej ziemi walczyli o naszą niepodległość, pragnęliby właśnie tego, bo wiedzieli doskonale, że nie ma cenniejszej rzeczy dla całego narodu niż niepodległość. Dlatego też spełnijmy ich marzenie o tym, żebyśmy byli zjednoczeni w najważniejszych dniach. To dla tych wszystkich naszych matek i ojców, którzy na różnych polach bitew i polach pracy w minionych wiekach walczyli o wolność, walczyli o solidarność, walczyli o Rzeczpospolitą. Pójdźmy w jednym marszu niepodległości. Kiedy się dopełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. Już za kilka dni kolejny rocznik, kolejne pokolenie dzieci będzie się uczyło tego wiersza na pamięć. I niech recytuje ten wiersz głośno. Niech całe rodziny mówią ten wiersz, bo w ten sposób oddajemy hołd
tym wszystkim żołnierzom września 1939 roku, wszystkim żołnierzom polskim, którzy stanęli odważnie z bronią przeciwko najstraszliwszemu złu. Cześć ich pamięci. Cześć i wieczna chwała bohaterom. Było to przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego wygłoszone na Westerplatte dziś rano z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Polska ma za zadanie mówić o swoim doświadczeniu z czasów wojny, gdyż wciąż wiele jej aspektów pozostaje nieznanych dla świata. Tak w radiowej jedynce mówił dyrektor Muzeum II wojny światowej w Gdańsku Karol Nawrocki. Jak podkreślał, należy przypominać o tragicznych doświadczeniach i momentach chwały, choć byli też przedstawiciele polskiego narodu, którzy wykazali słabość. Co warto podkreślać, nigdy polskie władze państwowe, polskie elity polityczne nie kolaborowały z niemieckim okupantem, a kolaboracja, czy to, co niektórzy podnoszą do rangi symbolu, ja się z tym nie zgadzam, tak jak czy szmalcownictwo, to były zdecydowanie zachowania marginalne i nigdy nie wchodzące na pułap, na poziom postaw polskich elit politycznych. Dokładnie 79 lat temu, 1 września 1939 roku, hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Pierwsze bomby spadły o świcie nad Czew i Wieloń. Kilka minut potem, o 4.45, pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał Westerplatte, a napaść Niemiec na nasz kraj rozpoczęła II wojnę światową. W II wojnie światowej w sumie uczestniczyło ponad 1 700 000 000 ludzi. Z 61 państw zginęło około 60 milionów osób, w tym 6 milionów to obywatele Polski. A więcej informacji i wspomnień, więcej materiałów audio i wideo na temat rocznicy i na temat polskich żołnierzy, a także weteranów walk o niepodległość Polski znajdą Państwo na nowym portalu informacyjnym Polskiego Radia. Zapraszamy na polskieradio24.pl. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Oczywiście na antenie Polskiego Radia 24. Krzysztof Renik, dobry wieczór. Wrzesień 1939 roku. Agresja na Polskę przebiegała wówczas w dwóch etapach. Pierwszy etap to 1 września i agresja niemiecka. Drugi to 17 września i agresja sowiecka. Nie ulega wątpliwości, że w roku 1939 oba państwa realizowały politykę agresji wobec sąsiadów. Jakie zatem miejsce na współczesnej mapie Europy zajmują niemal 80 lat później oba kraje? Niemcy i Federacja Rosyjska, która jest spadkobierczynią dziedzictwa Związku Sowieckiego. Jaką politykę realizują oba te państwa wobec sąsiadów współcześnie? To tylko niektóre pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć. W studiu ze mną dr Łukasz Jasina, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, historii przy okazji. Doskonała okazja, żebyśmy mogli mówić o historii, o współczesności, ale bardziej o współczesności, wydaje mi się. Jak bardzo scharakteryzował znaczenie współczesnych Niemiec na mapie Europy? Liczne uproszczenia, ale Niemcy są w tej chwili najważniejszym gospodarczo i moim zdaniem coraz bardziej ważnym, ciągle jeszcze porównywalnym, jeżeli chodzi o znaczenie z Wielką Brytanią i Francją. Rosję tutaj, największego państwa europejskiego, ironicznie, to zostawiamy na boku. Politycznie i gospodarczo najważniejszym krajem Europy, krajem, którego znaczenie rośnie, który w dużym stopniu stał się dominującym państwem Unii Europejskiej, ale też to, co ważne dla Polaków, 79 lat po wybuchu wojny, to jest najważniejszy partner gospodarczy i polityczny naszego kraju i nie jesteśmy w stanie tego zmienić, choćby niektórzy nawet z nas tego chcieli. A czy w polityce niemieckiej widać, iż to jest państwo ekspansjonistyczne, czy też nie? Bez wątpienia Niemcy są państwem ekspansjonistycznym gospodarczo. To jest zupełnie inny jednak ekspansjonizm niż ten, który miały Niemcy w okresie III Rzeszy. Jeżeli chodzi o kwestie polityczne, Niemcy są bez wątpienia krajem, który nawet pomimo słynnego przemówienia ministra Sikorskiego sprzed kilku lat, ciągle jeszcze bardzo mocno stara się pewnych odpowiedzialności nie przyjmować, chociaż jest do tego zwiększenia gotowy, o czym świadczą chociażby ostatnie teksty ministra Heiko Maasa, takie dość programowe, które się ukazały. Niemcy są krajem świadomym swojej historii, odpowiedzialnym, ale pamiętajmy o tym, że mamy też dużą trudność w Europie. To nawet jeżeli Niemcy nie bardzo chcą, to w pewnym momencie tę odpowiedzialność wziąć za nią być może będą musiały. To zależy od masy różnych problemów i kontekstów. Mówiąc o odpowiedzialności, ma pan na myśli na przykład odpowiedzialność militarną za bezpieczeństwo europejskie? Tutaj
tutaj nigdy to nie nastąpi w takim stopniu. Musimy pamiętać, że akurat, jeżeli chodzi o to, ostatnie ramię. Ramię militarne Bundeswehra nie jest największą europejską armią. Znajduje się za armią amerykańską z jej bazami, armią turecką, armią francuską, za brytyjską marynarką. Na przykład, jak się czasami popatrzymy na polsko-niemieckie proporcje wojskowe, one nie są aż dla Polski takie niekorzystne. Niemcy są krajem opierającym także ciągle swoje bezpieczeństwo na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, co bardzo zaburza konflikt pewien, który powstał między Niemcami a Ameryką w dobie Trumpa. To w takim razie porozmawiajmy teraz o drugim z aktorów września 1939 roku, czyli o Związku Sowieckim, nieistniejącym już Związku Sowieckim. Ale federacją prawną jest Rosja. No właśnie, Federacja Rosyjska. Jakie jest znaczenie tego państwa we współczesnej Europie, jeżeli w ogóle o Europie w przypadku Rosji możemy mówić? Jako polski badacz, analityk od roku 2014 nie mam właściwie problemów ze stwierdzeniem, że Rosja jest krajem, który stanowi dla nas państwem, stanowi dla nas w tej chwili niebezpieczeństwo. Rosja przywróciła agresywność w politykę do polityki europejskiej w roku 2014, przywróciła agresję militarną, przywróciła okupację terytoriów innego państwa. Większość ogromnych problemów bezpieczeństwa, które mamy w obecnej sytuacji, to problemy zapoczątkowane przez Rosję. Rosja nie odgrywa, jakby to powiedzieć, pozytywnej roli we współczesnym politycznym świecie europejskim. A jak pan sądzi, jakie są korzenie takiej właśnie roli, którą współcześnie Rosja odgrywa na arenie europejskiej we współczesnym świecie? Czy powodem takiej właśnie gry politycznej Federacji Rosyjskiej jest chęć nawiązania do dawnej przeszłości, tej ekspansjonistycznej przeszłości i carskiej, i sowieckiej? To się czasem miesza dzięki Stalinowi, który stworzył taki amalgamację polityczno-historyczną typu przeszłości. Pamiętajmy, że prezydent Putin był niemalże 40-latkiem w momencie upadku Związku Radzieckiego. Dla niego, on nie kłamie, gdy mówi, że dla niego Związek Radziecki był, być może upadek tego związku był być może największą traumą jego życia. Władimir Putin stara się przywrócić Rosji to wielkie geopolityczne, że posłużę się modnym słowem, znaczenie, jakie miała w czasach radzieckich i carskich, a które zostało w latach 90. w pewnym sensie pogrzebane. To był taki okres smuty, ryzykuje pan okres smuty, choć z drugiej strony Rosja zachowała ogromną część swojego znaczenia. Czy uważa pan, że współczesna Rosja może być rzeczywiście zagrożeniem dla światowego ładu? Dla Rosja. Ładu, który no, jednak jest w tej chwili ładem monopolarnym, tak bym to powiedział. Choć oczywiście już nie do końca. Pamiętam, to prawda, Chiny. Są Chiny. Rosja nie może być, Rosja jest tym zagrożeniem. Mogła nim być w 2014, znaczy. Częściowo w 2008. Nie wiedział, że Niemcy się zbroją?